przypomnieć tych 50, im oddać hołd, ale też przypomnieć tych, których oni osierocili. Bo te 50 nazwisk to jest 50 rodzin, matek, ojców, żon, dzieci. Tu legły w gruzach ich marzenia, tu legły w gruzach 75 lat temu ich plany. Nie możemy o nich zapomnieć. Cieszę się bardzo, że wśród nas są młodzi ludzie, bo w tej sztafecie pokoleń już za kilka lub kilkanaście lat oni muszą przejąć tę pałeczkę. Oni muszą przejąć pałeczkę pamięci i oni muszą przejąć pałeczkę szacunku. Szacunku do polskich losów. Nie spotykamy się tutaj, żeby wzbudzać w sobie nienawiść. Ale na pewno spotykamy się tutaj, żeby mówić prawdę. Na pewno spotykamy się tutaj po to, żeby nikt nigdy nie próbował wmówić, że naród polski jest czemukolwiek winien. Bo te właśnie białe krzyże rozsiane po całej Polsce najwyraźniej mówią, kto w tej wojnie był agresorem, a kto w tej wojnie był ofiarą.